Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z ekspertami KPMG w Polsce. Podcasty KPMG to cykl rozmów, podczas których specjaliści KPMG omawiają istotne zagadnienia gospodarcze oraz wyjaśniają problemy ważne dla przedstawicieli poszczególnych branż. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy z Marcinem Mańkowskim z działu doradztwa podatkowego KPMG w Polsce na temat dofinansowania w ramach programu Innotech. W nadchodzącym czasie przedsiębiorcy będą mieli okazję skorzystać z dofinansowania w ramach programu Innotech. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym programie? Innotech jest programem wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu. To źródło przeznaczone jest dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Nabór wniosków o dofinansowanie planowany jest na czerwiec 2013 roku. Program podzielony został na dwie ścieżki finansowania: Intech dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw oraz high-tech dla MŚP działających w obszarze zaawansowanych technologii. W ramach tego programu wymagana jest współpraca z jednostką naukową. Finansowaniem w ramach ścieżki Intech objęte są dwie fazy. Faza A – badania przemysłowe i lub prace rozwojowe. Faza B – prace związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników badań. Natomiast w ramach ścieżki high-tech dofinansowaniu podlegać będą badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przygotowawcze do wdrożenia. Jaka będzie wysokość dofinansowania w ramach tego programu? W zależności od rodzaju prowadzonych badań oraz rozmiaru przedsiębiorstwa, maksymalna wysokość dofinansowania fazy A ścieżki Intech na badania przemysłowe i prace rozwojowe wynosi od 40 do 80% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania fazy B ścieżki Intech może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych tej fazy, lecz nie więcej niż 200 tysięcy euro na zasadach pomocy de minimis. Ogółem wysokość dotacji w tej ścieżce nie może przekroczyć 10 milionów złotych. Maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe i prace rozwojowe w ścieżce high-tech wynosi 50 do 80% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wielkość dotacji nie może zaś przekroczyć 5 milionów złotych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie, prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy z ekspertami KPMG w Polsce. Wszystkie nagrania dostępne są na stronie kpmg.pl.